Zapraszam do karny. Chodźcie, kochani, przeniesiemy się tutaj na boczek. Strzelamy z dziewiątki, ale przejdę do naszego bramkarza. Też senior. Strzelają trzy osoby po jednym strzał. Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz coś okrótce o tej dyscyplinie i czy łatwo skórnie sprzedasz. Będzie dla wszystkich jednakowych. Witam. Zasady: strzelamy karny po jednym strzale. Jedna osoba, później to sumujemy i mamy. I kolejność ta sama: Polski, Czerwony Harmonia, Jarczów, Dzienny Dom Pomocy, Diabetycy, Dzienny Dom Jędrzejówka, LTM Plus, Lubycza i Sysiec. Wszystko to nie. Co? 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 No już, szybciutko! No, czekaj, Mieciu. Mieciu trenował. Brawo! Treningi się... Mieciu od rana do wieczora pożyczał piłkę z Tomasowi. Pani sędzia potwierdzi. Yes! Trzy bramki. To jest ustawka. Czego by się nie złożyło? Dwie bramki trafione, a następna drużyna. Następna drużyna, szybciutko! Harmonia. Harmonia! Świetlana, dawaj! Nie ruszy. Tylko żeby w niego nie trafił. Gotowy? I rozbita strzał indyka. I obronił! I walczą, walczą. Nie, no ona też będzie kopać? Tylko chodzi o to, żeby w niego nie trafił. Wiesiu! Rzucać. A co się będzie rzucał? Słuchajcie, kierownik pani Swietłana Kraszewska. Świetłana, ale to z kapy dawaj. Ze szpica. Pani Swietłana, niech pani udowodni, że nie pani tylko zespół prowadzi, ale i pani może na tej murawie Tomasowi, że jest pani wdzięczna. I ale stronowała. Że to nie technika, a wdzięk pani Swietłany. Następna grupa, ustawiać już grupą. Następna drużyna, Ostoje Jarków. Ostoje Jarków. Jak było ten, to chyba kopie. To jest pani Szok. Ostoje Jarków. Koleżanka z wodą w ręku. No i niestety, jak to mówią panu Bogu w okno nawet. Gdybyś tą wodę wylała, możemy mogli. Słuchajcie, butelek nie zostawiamy na murawie. To zostawiam po sobie. Walczymy na punkty, kiedy do końca. Fajna atmosfera dzisiaj. Cieszę się, że mogę tu z wami być. Słuchajcie, może damy coś mocniejszego naszemu bramkarzowi, żeby się trochę bardziej ruszał, ale to już będzie mocniejszy kot. O, nie wygrał piłkę! Nie, to musiał być zawodowy. Widać było grane, grałeś kiedyś w piłkę, co nie? Grałeś? Grałem. Dobra. O, stoję, Dzienny Dom Pomocy, DDP. Oni w tym roku zaczęli. Ale no pokazują się, osoby z grupą tutaj. Danusia, dawaj! Kiedy nie przyjdę, to coś robią. Słuchajcie, dobrze, bliżej możesz sobie. Czekajcie, musimy po dwa razy, bo niektórzy nie słyszą. I uwaga, Dzienny Dom Pomocy, Tomaszów. Oj, niestety, jeszcze dwie osoby. I Jędrzejówka się rozgrzewa. Mieciu, wszystko dobrze? Mieciu to nie tylko zawodnik, ale widzę i wasz kumpel, co? Rozumiem.
Kierowca windowca trafił! Słuchajcie, w jeansach on to robi. On to robi w jeansach. Ciekawe, jakie rzeczy jeszcze ten golem w jeansach robi. I pan o najkrótszym nazwisku w Tomaszowie Rak. O, dali sobie. Brawo. Dobra, diabetycy, tak? Diabetycy, zapraszam. Karol, zaczniesz? Dobra. Oj, nie możesz przechodzić teraz, kochana. Bycie kropki. I zawodowy bramkarz. On nie daruje i walka z Karolem. Brawo! I nieźle było. I pan Leszek Sosadeusz. I jak ładnie! Brawo, wujku. Od słupeczka. Dodatkowe punkty, słuchajcie. To się wszystko liczy. Kolega działa w tarczy. Widzę go i w kościele. Spodnie wyprasowane na kant, czyli nie wiem, czy kawaler. Dał bramkarz szansę. Dobra, Jędrzejówka, chodź Mieciu, teraz twoja drużyna. Brawa dla nich naprawdę, że wystąpili tutaj. Mam nadzieję, że reszta Podkarpacia niech się uczy od was. I nie tylko. Gotowy Mieciu? Mieciu? I gra w piłkę! Bardzo dobrze, że tym drużynom oddajesz, co powinny te punkty zdobywać. Okej. Okay. I bardzo ładnie. Słuchajcie, jak bezkarny. I uwaga. I proszę państwa, będzie kopnięcie. Super. Brawa dla Jędrzejówki. A teraz... Klub Seniora LTM, Zielone Żabki, chodźcie. A która jest teraz godzina? Ja bym powiedział tutaj, że powinniśmy zdjąć bramkarza. Ale to będzie nie fair, oczywiście żartuję. I LTM, jesteście? Jeszcze! Jeszcze! Tak mówią, że bramkarz raz się rzuca, raz puszcza, z jakimś takim... Niektórym przywileje daje, tak? Tak, Kuźniarz! Dawaj! Tu już podjęta walka była. Brawo, brawo, sąsiad! Dobrze, że jest ratownik medyczny z nami. On zawsze przytuluje nas nie tylko na basenie. Dziękuję, że jesteś z nami, że zabezpieczasz tutaj. Tutaj nie tylko, bo już wszyscy cię widziałem czasami. Wszędzie trzeba być ratownikiem, pierwsza pomoc, podstawy. Kolejny zespół, dziękuję, LTM Lubycza Królewska, czyli faworyci dzisiejszej. Trzy osoby z Lubyczy. I sąsiad się rozgrzewa. Czy kogoś pominąłem, bo mi się tak zdarza. A sąsiad jeszcze, dobra. Krzysia z Lubyczy. I Słuczysła! Przygotowujemy test wiedzy o seniorach w zdrowiu. Po 5 osób stoimy tak, jak jesteśmy i będą pytania. Ja poproszę o pytania. Ja nie mam jeszcze pytań. Mamy pytania, dobra. Uważaj. Słuchajcie, bramkarz rzuca się do tych, co mają najwięcej punktów, z tego co podjąłem jego taktykę. A tych, co już nie mają punktów, to wtedy im puszcza. Sąsiad teraz. Rostosz, patrzcie, jak go zmyliła. Ach, ten dźwięk, kochana. I zobaczcie, jaka mina. O! Mówi, że nic się nie stało. Dobiła kakao. Okej, super. Powtórka, nie możemy, po jednym razie. Ja wiem, że replay powinien być. Otworzysz na telefonie, jak ci wnuki pokażą. A? O! I bramkarz. Słuchajcie, pytania, żeby nie było, że ja jakoś kogoś faworyzuję, są w kuli.
Kula jest zabezpieczona przez Ula Szałapskę. Myślę, że najlepsze zabezpieczenie, jakie mogło być.